Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak wykonać poprawnie test dla odchylenia standardowego w przypadku, gdy mamy tak zwaną dużą próbę. Gdy mamy takie zadania jak tutaj i mamy jakieś powiedzmy wyniki z badania, które mówią o tym, ile wynosi średnia i ile wynosi odchylenie standardowe. Jedno wynosi średnia 550, a odchylenie 111 po przecinku. I mamy stwierdzić w tym momencie, czy prawdziwe jest stwierdzenie, czyli jakieś przypuszczenie, że zróżnicowanie dochodu na jedną osobę jest większe niż 59, to w tym momencie musimy zauważyć, że to twierdzenie, czyli przypuszczenie, dotyczy zróżnicowania. A twierdzenie dotyczące zróżnicowania może dawać nam wskazówkę, że mówimy o odchyleniu standardowym lub wariancji. Dlaczego? Bo miarami zróżnicowania jest odchylenie standardowe i wariancja. Obie te miary mogą nam badać zróżnicowanie. Ale pytanie dotyczy, z której z tych miar? No, jeżeli jest powiedziane, że zróżnicowanie ma być większe niż 59 zł i nie jest podane to do kwadratu, to znaczy, że dotyczy to przypuszczenie dokładnie odchylenia standardowego, bo odchylenie standardowe to miara zróżnicowania, która nie posiada jednostki do kwadratu. Jednostkę do kwadratu zawsze posiada tylko wariancja. A więc jeżeli wiemy, że naszą cechą, którą badamy, jest x, czyli miesięczne dochody na jedną osobę w rodzinie i w tym momencie z tego badania wiemy, że odchylenie standardowe wynosi 111 i wiemy w tym momencie, że nasza liczebność wynosi 50 i w tym momencie traktujemy taką próbę jako liczną, jako dużą, bo przekraczającą 30 jednostek, musimy zapisać hipotezy, które będziemy weryfikować w naszym teście statystycznym. W teście statystycznym, który bada zróżnicowanie, które dotyczy czy odchylenia standardowego, czy wariancji, mamy po prostu test dla wariancji, bo jeżeli zweryfikujemy przypuszczenia dotyczące odchylenia standardowego, to tak jakbyśmy weryfikowali dotyczące wariancji i na odwrót. Tyle, że przygotowany w przypadku dużej próby mamy tylko test dla wariancji. A dlaczego tak mówię? Bo pamiętajmy o takiej własności, że odchylenie standardowe podniesione do kwadratu to wariancja lub odwrotnie, pierwiastek z wariancji to odchylenie standardowe. A więc jeżeli zakładamy, że wariancja jest równa 59 do kwadratu, to dlatego, że badamy, czy odchylenie równa się 59. Jeżeli odchylenie równa się 59, to oznacza, że wariancja równa się 59 podniesione do kwadratu. A w hipotezie alternatywnej zapisujemy, że wariancja jest jednak wyższa od 59 do kwadratu. Dlaczego? Bo pamiętajmy o tym, że test dla wariancji jest testem tylko prawostronnym, a więc hipoteza alternatywna może być wyłącznie prawostronna. Jeżeli w tym momencie wiemy, że nasza próba jest traktowana jako liczna, musimy zastosować statystykę rozkładu normalnego. Statystyka rozkładu normalnego w przypadku testu dla wariancji, czytaj odchylenia standardowego, ten dokładnie test, wymaga policzenia od nas chi kwadrat i odjęcia od niego w ten sposób 2 razy chi kwadrat pod pierwiastkiem, odjęcia podwojone liczebności, ale zmniejszonej o 3. A więc musimy policzyć statystykę chi kwadrat. I ona bazuje na czym? Ona bazuje na wielkości próby, czyli u nas 50 jednostkach, na odchyleniu standardowym podniesionym do kwadratu, czyli wariancji z próby i wariancji z populacji generalnej, z tego przypuszczenia, do którego my porównujemy, czyli do 59 do kwadratu. Jeżeli takie obliczenie dokonamy, wychodzi nam wynik 177 tam po przecinku. Jeżeli podstawimy do wzoru głównego na statystykę tego testu, wychodzi nam wynik dość wysoki, bo 8,997. Dlaczego ja mówię, że ten wynik jest dość wysoki?
bo wynik z rozkładu normalnego już przekraczający 3 jest krańcowo wysoki w tym rozkładzie. A więc jeżeli w tym momencie korzystamy z rozkładu normalnego, a mówiłam, że tutaj nie podwajamy, bo hipoteza jest tylko jednostronna, to w tym momencie mamy napisane, że tą statystykę porównujemy do krytycznej. I u nas wychodzi, już nawet nie patrząc na te wartości bezwzględne, że ta nasza statystyka jest na pewno wyższa od krytycznej, a więc w tym momencie na pewno mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli możemy na pewno powiedzieć, że przy przyjętym poziomie istotności 5% na pewno należy odrzucić hipotezę zerową, która mówiła o tym, że ta wariancja jest równa 59 do kwadratu. Czyli możemy na pewno powiedzieć tym samym, że odrzucamy hipotezę mówiącą o tym, że to odchylenie na pewno wynosi 59 zł. A więc możemy powiedzieć na pewno, że to zróżnicowanie dochodu dla gospodarstw jest na pewno większe niż 59, bo jeżeli odrzucam hipotezę zerową, to na korzyść, na rzecz hipotezy alternatywnej, która u nas zakładała, że wariancja jest większa niż 59 do kwadratu, czyli na korzyść hipotezy, która mówi o tym, że odchylenie jest większe od 59. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono budowy, czy tam przeprowadzania testu statystycznego dla odchylenia standardowego lub wariancji przy dużej próbie. Ja Was zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów, czy to ze statystyki opisowej, czy matematycznej, czy każdego innego przedmiotu ilościowego, z którego nagrałam tutaj filmy. Zapraszam Was również do przeglądania tych wszystkich komentarzy, które inni studenci zostawiają. Zapraszam do lajkowania, komentowania, udostępniania tych filmów i jeżeli potrzebujecie, to subskrybowania kanału. Pozdrawiam serdecznie, a jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, zapraszam na stronę internetową zadaniaprojekty.pl lub też mailowania bezpośrednio na zadania-projekty@wp.pl.